Na egzaminie na prawo jazdy od 1 stycznia 2024 roku mamy pewne zmiany. No i w internecie powstało trochę filmów, które te zmiany omawiają, przy czym w części tych filmów gadane są zwyczajnie pierdoły. Dlatego, że moi kursanci przychodzą i mówią tak, no bo panie Jacku, ja coś tam widziałam w internecie, że teraz potrącenie pachołka to jest okej okay, i że egzamin nie zostanie przerwany albo, że tam mogę przekroczyć linię ciągłą nauku i to też jest w sumie okej, okay, bo powiem, no, mówię o tak w internetach. No i słuchajcie, tak do końca nie jest. Jest jedna zmiana, która dotyczy pachołków, którą mówię Wam za moment. Natomiast teraz przeczytam Wam rozporządzenie, w zasadzie kawałek rozporządzenia, dotyczącego egzaminowania, i to jest o tyle dla Was ważne, że to rozporządzenie mówi dokładnie, jak jest, czyli jak to wygląda na egzaminie. No i mamy artykuł 12, podpunkt 2 tego rozporządzenia, który mówi tak. Części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana, przystępująca do egzaminu, kierując pojazdem podczas wykonywania zadań na placu manewrowym, Podpunkt pierwszy przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk, czyli jeżeli przekroczycie linię na łuku, to na miasto na pewno nie pojedziecie. I mamy podpunkt drugi, który mówi tak: najechała albo potrąciła pachołek lub tyczkę. Czyli również jeżeli wykonujecie łuk i potrącicie pachołek lub tyczkę, to również na miasto nie pojedziecie, dlatego, że tak mówi podpunkt drugi artykułu 12 tego rozporządzenia. I teraz, co się zmieniło? Więc zmieniła się jedna rzecz. Mianowicie, do 1 stycznia 2024 roku, czyli w czasie przeszłym, było tak, wyobraźcie sobie sytuację, że jedziecie, robicie dobrze łuk i egzaminator później mówi, żebyście przejechali na górkę. I jeżeli Wy w trakcie tego przejazdu z łuku na górkę potrącaliście pachołek, cokolwiek robiliście z pachołkiem, no to egzamin był przerywany. Natomiast w czasie obecnym, czyli od 1 stycznia 2024 roku, jest tak, że jeżeli dobrze zrobicie łuk i będziecie jechali na górkę i w trakcie tego przejazdu zrobicie cokolwiek z pachołkiem, to egzamin przerwany nie będzie. Więc to jest ta różnica, jeżeli chodzi o pachołki. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że. Nauku nie wolno wam potrącać pachołków i tyczek, tak samo nie wolno wam przekraczać linii ciągłych nauku, bo wtedy egzamin oblejecie. I nie zmienia to również postaci rzeczy, że jeżeli przejeżdżacie z łuku na górkę, to również uważajcie. No bo wiecie, jak egzaminator popatrzy na to, że Wy przejeżdżając z miejsca na miejsce, nie jesteście w stanie tego zrobić tak, żeby nie potrącić pachołka. No dobra, egzaminu może nie przerwie, ale. No wiecie, gdzieś tam może później szukać, więc jakby nie było, uważajcie na pachołki po to, żeby ich nie potrącać, żeby nie ryzykować później niepotrzebnych akcji na egzaminie. Także. Trzymam kciuki na pewno, żebyście zdali egzamin za pierwszym razem. Zapraszam na koniec jeszcze na moją stronę, czyli na stronę Zapraszam do Mieleckiego i Rzeszowskiego skręcika, czyli mojej szkoły nauki jazdy. Zapraszam na G2A. Jeżeli gracie w gry komputerowe, to G2A Wam się bardzo przyda. Linki znajdziecie w opisie filmu. No i pozdrawiam. Pa!